Piątek, 2 lutego. Anna Tabaka, dzień dobry. Zapraszam na Silesia Flash. Szokujące nagranie, na którym mężczyzna bije swoje kilkuletnie dziecko, obiegło internet. Na filmie widać, jak 25-latek okłada syna rękoma i używa wulgaryzmów. Sprawą zajmuje się już policja i prokuratura. Film przeraża, dlatego emitujemy go w bardzo okrojonym zakresie. Temat przemocy wobec dzieci to jednak problem, o którym trzeba mówić głośno, bo nie dotyczy tylko tego przypadku. Paweł Jędrusik. Zaciął cię. Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku, ale dopiero w ostatnich dniach sprawa ujrzała światło dzienne. Sprawca został już przesłuchany przez policję, sprawą zajmie się prokuratura. Przedwczoraj w godzinach popołudniowych zgłosiła się do nas całkowicie trzecia osoba, która zauważyła film, o którym tutaj wspominamy w internecie. Zgłosiła się do nas składając zawiadomienie o możliwości o popełnieniu przestępstwa. Dąbrowscy policjanci w trybie artykułu 308 Kodeksu Postępowania Karnego wykonali niezbędne czynności zmierzające do przesłuchania świadków, zebrania materiału dowodowego. Sprawa jest bulwersująca. Jak podkreślają eksperci, takie znęcanie się nad dzieckiem może w przyszłości w znaczny sposób odbić się na jego psychice. Takie zachowanie może wpływać na rozwój społeczny, a nawet na rozwój mózgu dziecka, ponieważ w tym okresie ten mózg się dopiero co kształtuje, więc i na sferę poznawczą, i taką adaptacyjną może wpływać to w szerokim zakresie. Ta sprawa ujrzała światło dzienne, ale wiele z nich nie, a statystyki są szokujące. Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 79% dzieci i nastolatków przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy ze strony rówieśników bądź dorosłych. Wysoko rozwiniętego w naszym kraju poczucia własności wobec dziecka. Istnieje u nas takie pojęcie jak władza rodzicielska, a pojęcie władzy od razu się kojarzy z własnością, prawda? Dziecko jest moją własnością, mogę je karać, wychowywać, kontaktować się z nim w taki sposób, jak ja sobie życzę. To jest jakby taka baza, podstawa, baza mentalna. I niestety, jak widać, wielu zapomina, że ma nie tylko władzę rodzicielską, ale także ogromną odpowiedzialność za wychowanie człowieka. 12-latek z Tucznawy w Dąbrowie Górniczej pisze list do premiera Tuska i jak się okazuje skutecznie. Po niespełna miesiącu otrzymał odpowiedź. Młody człowiek, w pobliżu którego domu szkoły ma powstać odlewnia żeliwa, obawia się wpływu tak dużej inwestycji na otaczającego środowisko. Jak sam mówi, z obawy o zdrowie swoje i swoich najbliższych postanowił poprosić szefa polskiego rządu o wsparcie. Fatima Orlińska. W mojej rodzinnej miejscowości Tucznawie miał powstać magazyn, ale Tucznawa została oszukana i zamiast magazynów zostanie wybudowana odlewnia żeliwa. Takimi słowami 12-letni Jakub zaczął list, który napisał własnoręcznie i zaadresował do Donalda Tuska. To po tym, kiedy w jego rodzinnym domu od miesięcy toczą się rozmowy wokół budzącej obawy inwestycji. Na początku była mowa o halach, które nie będą szkodliwe, a tu ma być odlewnia, która będzie bardzo szkodziła zdrowiu moim i mieszkańców. Tam kiedyś, jak jeszcze nie było tych fabryk, no to chodziłem z rodzicami na spacery. Jeszcze niedaleko, właśnie jeszcze bliżej tych fabryk mamy z dziadkiem pszczoły. Z dziadkiem chodziłem też do pszczół, pomagałem mu. Premier odpisał, że do Urzędu Miasta w Dąbrowie, że wytłumaczyli tą sprawę. I miasto tłumaczyło już w styczniu, kiedy to mieszkańcy dąbrowskiej dzielnicy po raz kolejny zablokowali trasę prowadzącą do zakładów, że inwestycja, która powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie domów, ma być w pełni bezpieczna. Ponadto Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej deklaruje, że oczekująca na rozstrzygnięcie decyzja środowiskowa ma określić dokładne wymagania wobec inwestora co do istotnego ograniczenia ewentualnego szkodliwego wpływu. I mieszkańcy mają jednak żal do władz miasta o brak dialogu. Jesteśmy w trakcie budowy domu, rozpoczęliśmy budowę domu, wiedząc, że będzie tutaj strefa ekonomiczna, natomiast powiedziano, że będzie to przemysł lekki, nie będzie to uciążliwe ani dla nas, ani dla otoczenia, dlatego podjęliśmy taką decyzję w sumie życia.
to są nasze oszczędności życia, budowa domu. Natomiast teraz się okazuje, że to nie będzie wcale taki przemysł lekki. Chcą powstać zakłady, które no będą na pewno zanieczyszczać bardzo środowisko, które i tak już tutaj mamy zanieczyszczone, bo zakłady tutaj wkoło są. Nieruchomość, którą teraz budujemy, będzie też traciła na wartości. Dlatego mieszkańcy nie tylko Tucznawy, ale całej Dąbrowy Górniczej solidaryzują się i nie odpuszczają. Były protesty, były też zapowiedzi kolejnych działań, które mogą pomóc mieszkańcom w zatrzymaniu inwestycji, choć na placu budowy inwestor prężnie działa. Stowarzyszenie działające w sprawie uruchomiło właśnie petycję i rozpoczęła się zbiórka podpisów, zarówno tradycyjnie, jak i w formie elektronicznej. Wierzymy w to, że petycja tutaj może być takim świetnym przykładem na taki protest obywatelski i pokazanie, że to my właśnie obywatele mamy głos w tej sprawie. Rozmowy są prowadzone, tak, zarówno spotykamy się z władzami miasta, jak i z przedstawicielami firmy, która buduje tą odlewnię. Natomiast no, cały czas mamy obawy, tak. Nasze obawy nie zostały rozwiane ani przez władze miasta, ani przez tą firmę. No i dopóki te obawy będą, no to my będziemy prowadzić działania, które mają na celu jakby wyrażenie naszego sprzeciwu wobec planów tej budowy, tak. Wczoraj odbyło się spotkanie z przedstawicielami włoskiej firmy inwestora i z urzędnikami Dąbrowy Górniczej. Na razie wiadomo, że padły deklaracje o potrzebie dalszych rozmów ze stroną społeczną. Bezbolesne i szybkie badanie dające bezbłędny obraz, co dzieje się z naszymi oczami, będzie teraz możliwe dzięki nowoczesnemu laserowi, który trafił do Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Obrazy są doskonałej jakości i umożliwiają znacznie lepsze diagnozowanie przy leczeniu np. zaćmy. Nowe urządzenie jest najbardziej zaawansowanym narzędziem do badania oczu na świecie i jedynym na rynku o tak wielu możliwościach. Katowice mają je jako pierwsze w Polsce. Magda Sincewicz. Oczy zwierciadłem duszy. By jednak ten obraz był przejrzysty, prócz fachowej kadry potrzebny jest odpowiedni sprzęt. I takim właśnie może pochwalić się katowicka placówka. To jest nie dla nas, to jest dla pacjentów. Możemy leczyć ich szybko, bezpiecznie i dokładnie. To nie jest jeden laser. Tutaj mamy około 12 laserów, które możemy zastosować na jednej sali operacyjnej. Będzie w pełni wykorzystany i to są wszystko zabiegi, które możemy wykonywać na NFZ. To też jest bardzo ważne. Jaki sam fakt, że sala operacyjna, na której wykonywane będą nowoczesne zabiegi, jeszcze do niedawna miała przestać istnieć. Jednak udało się znaleźć odpowiednie fundusze, by ją wyremontować. Ja się bardzo cieszę, że Sejmik Województwa przyjął koncepcję utworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki. Ta inwestycja na lata 2023-2025 kosztuje nas prawie 19,5 miliona, ale jak widać tutaj przede wszystkim te zmiany, jeżeli chodzi o zakup sprzętu, remonty, modernizację. Ten szpital, który miał być planowo, powiem Państwu, 3-4 lata temu, przynajmniej taka była wizja, żeby go zamknąć. No dzisiaj po zaangażowaniu się bardzo mocno ze strony samorządu województwa i przekierowaniu środków odzyskuje swój blask, odzyskuje swoje miejsce. Miejsce, do którego trafiają nie tylko mieszkańcy Katowic czy województwa śląskiego, ale także ci spoza naszego regionu. 13-letni Mateusz Skęt trafił tu w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas gry w ulubionego badmintona. Niestety uderzenie było tak silne, że nastąpiło wstrząśnienie siatkówki. Ułamki sekund, po prostu odbijaliśmy krótko, no i po prostu z siłą uderzył mi smeczem w oko prosto, lewe. No i tak się to skończyło, tutaj jestem. Jest w dobrych rękach, teraz tylko potrzeba trochę czasu i cierpliwości, by wszystko dobrze się zagoiło. W tym momencie niestety w takim stanie oczko jest, że musimy czekać, bo jest tam dużo krwi, także no, leczymy cały czas. Na pewno jest bardzo ważne, prawda? Świadomość, że fachowi ludzie zajmują się dzieckiem. Jest to bardzo ważne. No, dobrze trafiliśmy, jest tu bardzo dobra opieka. Opieka fachowej kadry wspieranej przez nowoczesne technologie, bo ostry wzrok to jedno, ale szerokie horyzonty to coś znacznie więcej. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ma nowego komendanta. Na stanowisko powołano inspektora Tomasza Michułka, który swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. sprawując szefostwo w wojewódzkich komendach łódzkiej i mazowieckiej. Co ciekawe,
To funkcjonariusz powołany do służby z emerytury, na którą przeszedł, jak tłumaczył, ponieważ nie zgadzał się z kierownictwem w wyższych strukturach policji. Fatima Orlińska. Następca nadinspektora Romana Rapsztyna ostatnie lata przebywał na emeryturze. Propozycję powrotu do służby przyjął, ponieważ ma poczucie, że dla policji jeszcze może sporo zrobić. Ważne jest, aby funkcjonariusze policji koncentrowali się na swoich zadaniach, a głównym zadaniem jest służba na rzecz społeczeństwa i tutaj, żeby należycie realizowali stawiane przed nimi zadania. Zawsze obejmując nowy garnizon mam taką zasadę, że wizytuję wszystkie komendy, więc tutaj mam co robić na Śląsku. Nowy komendant zapowiedział, że nie chce w śląskiej policji przeprowadzać rewolucji, a dokonać ewolucji, choć chwalił, że to jedna z lepiej funkcjonujących komend wojewódzkich w kraju. Komendant Michułka zapowiada również wzmożenie aktywności, które mogłyby sprzyjać młodym w podejmowaniu decyzji o podjęciu służby w policji. Nowego komendanta przywitał m.in. zastępca komendanta głównego policji. Panie komendancie Tomaszu, obejmuje pan garnizon w regionie, który jest niesamowicie atrakcyjny pod względem turystycznym, naukowym, do którego przybywa bardzo wiele osób i ten poziom bezpieczeństwa musi być zachowany. Aby się tutaj czuli bezpiecznie, bezpiecznie rozwijali się, bezpiecznie się uczyli, bezpiecznie wypoczywali. Swoje oczekiwania wobec nowego komendanta ma też powołany niedawno wojewoda śląski. Liczę na dobrą współpracę z panem komendantem. Może pan liczyć na moje pełne wsparcie. Chciałem również zaznaczyć, że obejmuje pan garnizon w dobrej sytuacji. Inspektor Tomasz Michułka poza doświadczeniem w kierowaniu dwoma komendami wojewódzkimi ma również w dorobku funkcję zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a przez ponad 2 dekady służył w pionie kryminalnym garnizonu łódzkiego. W 2019 roku odszedł na emeryturę. Wielkie poszukiwania Beboka. I nie chodzi tu o sympatyczne figurki, które znajdują się na ulicach Katowic, tylko o maskotkę nietoperza o takim imieniu, którą zgubiła 6-letnia Hania z Czeladzi. Jej ogłoszenie zamieszczone na jednym ze słupów skradło serca mieszkańców. Poszukiwania maskotki trwają, a śledził je Paweł Jędrusik. Mała maskotka nietoperza Hani towarzyszyła już wtedy, gdy była jeszcze w brzuszku mamy. Przywiązanie jest ogromne, dlatego po zagubieniu pluszaka 6-latka umieściła na słupie takie urocze ogłoszenie i prosi o pomoc w odnalezieniu ukochanej maskotki. Dzień dobry. Prosimy o pomoc w znalezieniu mojej ukochanej zabawki, która jest ze mną już od urodzenia. Dziękuję, Hania. I uprzedzamy pytania, nie chodzi tu o zastąpienie starej maskotki nową kupioną w sklepie, bo tamta, która zaginęła, była przecież najbardziej wyjątkowa. Na pomoc ruszają też mieszkańcy. Znalazca, czy ktoś, kto to zobaczył, to powinien to przeczytać, zobaczyć i oddać dzieciaczkowi zabawkę, bo to na pewno dziecko tęskni. Zabawka to jest czasami ważniejsza, taki pluszak niż dorosły człowiek, nie? Dla takiego dziecka. Widzieliśmy, wszyscy widzieliśmy. I co pani sądzi? No super, no dziecko szukano. A dla znalazcy przewidziana jest nagroda 50 zł, choć nie o nagrodę tu chodzi, a o uśmiech dziecka, który przecież jest bezcenny. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.